Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy. Dzisiaj przed obiektywem, nie za jak to było w zwyczaju. Na podnośniku Audi A5 Coupé, rok produkcji 2009. Dwulitrowy silnik w benzynie TFSI o oznaczeniu, jeżeli dobrze kojarzę, RR4. Napiszę to później tutaj na dole. 132 kW, 180 koni mechanicznych. I właściciel samochodu skarżył mi się na wibracje, które dobiegają ze skrzyni biegów. Czuć to, jest wyczuwalne na fotelu kierowcy, szczególnie w dolnej partii biegów. Koło dwumasowe do wymiany, sprzęgło do wymiany, skrzynia wylatuje. To jako pierwsze. Za chwilkę postawię kamerę na statywie, otworzę maskę, włączymy sobie silnik. Auto wjechało wczoraj na podnośnik, także stoi już troszeczkę przez noc. Olej sobie zciekł do misy olejowej, więc fajnie będzie można teraz pokazać, jak hałasuje nam rozrząd. Do wymiany również łańcuch rozrządu. Troszkę gruba robota dzisiaj przy tym samochodzie. Auto sobie z 2-3 dni postoi. Sprzęgło, koło dwumasowe, docisk, cały komplet, wszystko co do tego należy. Ja już podobny materiał mam na swoim kanale, przedstawiałem to w Golfie 6 generacji, w Golfie GTI, gdzie również wymieniają łańcuch rozrządu. Tyle tylko, że robota była o tyle lepsza, że silnik nie był wzdłuż, tylko w poprzek. Jest auto w manualu, nie jest skrzynia automatyczna. Także będziemy demontować skrzynię, wszystko będzie wylatywać. Postaram Wam się pokazać to wszystko krok po kroku, aczkolwiek każdego jednego drobiazgu niestety nie będę w stanie przedstawić, bo materiał musiał trwać by 3 godziny, a chyba nikomu nie chciałoby się takiego długiego materiału bez przewijania oglądać. Auto ma przejechane 170 tysięcy km, dlatego spodziewajmy się najgorszego. Moi drodzy, całe wszystkie te informacje, które Wam podaję, co do łańcucha, wszystko ja już mam sprawdzone. Auto ma silnik melduje błąd, świeci się kontrolka silnika. Auto zapala, chodzi na wszystkie cylindry, zresztą co zaraz za chwilkę usłyszycie. Z tym tylko, że zapisany jest błąd P0016, błąd mówiący o synchronizacji czujnika A-Bank 1, synchronizacja wałka rozrządu z wałem. Po wykasowaniu błędu, błąd wraca, wystarczy dać gazu, przygazować troszkę i błąd wraca. Silnik chodzi troszeczkę nierówno, ale na wszystkie cylindry. Czyli jest ok, kompresja jest, to najważniejsze. Tyle chyba, cóż więcej będę gadał, nie będę Was zanudzał. Przechodzimy do tematu, kamera na statyw, włączamy silnik. No i oczywiście startujemy, krok po kroku. Jeżeli materiał się spodoba, łapa w górę. Jak i zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału. Z mojej strony tyle. Gonimy. Usiądźcie sobie wygodnie. Uważam, że będzie ciekawy materiał. Do dzieła. No ja wskakuję do samochodu. Jak widzicie, drugi mikrofon mam położony przy naszym rozrządzie. Tak, żeby to miało ręce i nogi, żebyście sami usłyszeli, o czym mówię. Ja wsiadam, włączam silnik. Mam nadzieję, że było to słychać. Przejdźmy może teraz do sterownika silnika. Podłączę komputer diagnostyczny, odczytamy sobie auto i gonimy dalej. Ja już się łączę z naszym wozem. Wyszukiwanie automatyczne. Tam to sobie może troszkę dalej. 2010 ma powinie. Automatyczne skanowanie. Nas tylko interesuje sterownik silnika. Nie będziemy zagłębiać się tam w dalsze inne rzeczy. Elektronika silnika. Diagnoza. Odczyt kodów usterek. I jak widzicie P0016, rząd 1, czujnik położenia wałka, wału korbowego, nieprawidłowe, przyporządkowanie. Sporadyczny. Błąd można wykasować, to już robiłem.
Wystarczy zapalić silnik, dodać gazu, błąd wraca, zapala się znowu. Także no co? Ja już niektóre rzeczy sobie sprawdziłem, wiem co powiecie, a może czujnik, a może czujnik wału, a może czujnik... Może czujnik wałka rozrządu? Nie jest to czujnik wału, nie jest to czujnik wałka rozrządu. 170 tysięcy kilometrów. Rozrząd powiedział dziękuję i rozrząd jest do wymiany. No także cóż mogę Wam więcej tutaj pokazać. Podnoszę samochód do góry, ściągam obudowę. Najpierw wyskakujemy ze skrzynią. No i tak później po kolei pokażę Wam oczywiście aktualizację za aktualizacją. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić krok po kroku. Sprzęgło jak sprzęgło, nie będę tam drobiazgów nagrywał. Pokażę Wam tylko, jeżeli chodzi o rozrząd, ustawienia, znaki, góry z dołem, blokady, części, jak to założyć, z jakimi, jakie momenty dokręcania. Także gonimy. I tak widzicie, stoję pod samochodem. Taką mamy tutaj skrzynię. Napęd naprzód. Nie jest to quattro. Także tyle dobrze, mniej kręcenia. Widzę układ kierowniczy, musimy odkręcić kolumnę kierowniczą, przepraszam, żeby z tym się nie szarpać. Ja już widzicie tutaj to wzmocnienie, to już ściągnąłem. No i co? No i lecimy dalej, odkręcamy, jak widzicie, o, nasze śruby od skrzyni, tu, tam u góry. Lecimy dookoła, półośki, robimy sobie miejsce, koła, to, tamto. Dobra, gonimy. I tak szybko jeszcze widok z góry. Tu jak widzicie oznaczenie silnika, symbol silnika jest to RR4. Tak to mniej więcej wygląda. Miejsca nie ma, a roboty dużo. Sprawdzimy sobie zmienne fazy rozrządu, nasze koło zębate. Sprawdzimy sobie wszystko po kolei, tak jak się należy. Słuchajcie, a propos skrzyni. Tu widzicie, mamy naszą skrzynię. To ustrojstwo, tak powiem tylko szybciutko i lecimy. Tu jest, widzicie, czujnik od biegu wstecznego. Wypiąć to, powiem Wam, graniczy z cudem, ale daliśmy radę. Troszkę nam się oleju wylało, później sobie olej uzupełnimy. Tu nam wyleciało, bo na przelot oczywiście jest półośka. Trzeba ją wyjąć. Zobaczycie zaraz, zobaczymy sobie zaraz, w jakim stanie jest nasze sprzęgło. Przede wszystkim tarcza. Wyklepotane. Jak to, jak nam latało. Tu już nie ma tarczy. Zobaczcie, jak to jest zjechane. Luka. No. Nieźle. Rozciapkane, że masakra, 170 tysięcy, widzicie, to jest to właśnie, o. To jest to, czego ja się spodziewałem. Zobaczcie na to. Porównamy sobie, jak będzie nowe. Sprzęgło nam jeszcze nie przyjechało. Zobaczymy, jak będzie nowe. Nie, no jest, zobaczcie. Audi. I look. O, powiem Wam szczerze, że jest to wywalone masakrycznie. To jest też z oryginału. Tarcza sprzęgłowa, widzicie, oryginał. I nasze koło dwumasowe. Dlatego nic dziwnego, że kolega miał wibracje. Powiem Wam, że już różne widziałem, ale to jest naprawdę zajechane, jak że kolega miał wibracje pod na fotelu kierowcy. W takim stanie, w jakim jest ten dwumas, to masakra.
No dobra, no co, tarcza też skończona, jak widzicie, tarczy nie ma. Tu jeszcze brakowało troszeczkę już o do pierwszych nitów. No co tu więcej? I tu oczywiście wchodzi w środek nasza skrzynia, wałek atakujący od skrzyni. Dobra, nie przedłużam materiału. Czyścimy to wszystko, jak będziemy składać sprzęgło. Przyjdzie nowy dwumas, przyjdzie sprzęgło. Porównamy sobie to wszystko. Zobaczymy stare i nowe, jeżeli chodzi o nasze luzy. Zobaczycie to nowe łożysko oporowe, w jakim będzie stanie. W każdym bądź razie tak to wszystko wygląda. Dobra, starczy póki co na razie. Moi drodzy, wiem, nie przedstawiłem Wam demontażu skrzyni, jak ze skrzynią wyjeżdżamy. Zobaczcie, ja Wam tylko tak powiem na biegu i będziemy lecieć. Ja nie chciałem skupiać się na każdym jednym drobiazgu, bo naprawdę będzie jeszcze dużo materiału do pokazania. Chcę to wszystko zmieścić w jednym odcinku. Zobaczcie, tu od dołu mamy takie okienko. Tu jest, przychodzi taka guma, możemy ją ściągnąć. I obracając sobie wieńcem, nasz wandler, że tak go nazwę, to jest jeden podobnie jak w skrzyni automatycznej. Nasz wandler przekręcony jest tutaj do wieńca, do koła zamachowego. I jest przekręcony na 3 śruby. Mniejsza o większość, w każdym bądź razie wyciągamy sobie. Tu przychodzi nam półoś, ona przechodzi na wylot i wchodzi nam tutaj w skrzynię, tam widzicie, o, z drugiej strony. Już ją Wam pokażę, mam ją w ręku. O, myśmy to pokazali już w momencie, jak już to było wszystko rozebrane. O, tak tutaj wchodzi to na wylot. Czasami one są tutaj też powyrabiane, jak wiecie, to już jest choroba w tych samochodach, w tych skrzyniach. Tak wchodzi nasza półoś. I tak z naszą półosią, z całą tą półosią wyciągamy sobie to z silnika, od silnika wyciągamy sobie to ze skrzynią. I oczywiście ze sprzęgłem. Sprzęgło tu nam całe zostaje, odkręcamy tylko i wyłącznie 3 śruby, które przykręcone są do wieńca. Jak wszystko poskładamy do kupy, założymy Wam, jak będzie skrzynia gotowa do montażu, pokażę Wam, o co mi chodziło, o czym mówię, jak to ma wyglądać. Sprzęgło było Luka z oryginału, mamy Zaxa. Kupa szpargałów. Tu mamy, widzę, łożysko oporowe i mamy naszą Hilzę. O, całościowo to wszystko wymieniamy. Kto wchodzi na skrzynię? Pokażę to później w dalszej części. Te dwie śrubki powiem teraz na biegu, jakbym później zapomniał, bo jest naprawdę dużo do pokazania. Te śrubki tutaj małe przekręcamy z siłą 8 Nm. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, to sobie zostawię na razie tak, nie będę tego chował. Teraz tak, tu mamy, co my tu mamy? A, tu mamy nasze plastiki, to są blokady do sprzęgła. Pokażę Wam też, jak to się zakłada. Tutaj jest, o, tu takie coś długie jest przykręcane. Powinno być na śrubę, a, śruba jest, dokładnie. Przykręcane na śrubkę 17, z tego co kojarzę, tak? To jest tylko po to, żeby podnieść sobie uchwyt sprzęgło, jak będziemy wjeżdżać na skrzynię na wałek atakujący, to też zaprezentuję. Śruby są nowe. Tymi śrubami przykręcamy całe sprzęgło do naszego wieńca, do koła zamachowego. I teraz dla porównania, mam tylko, powiem Wam, dwie ręce, jestem sam póki co. O, tak wygląda nasze sprzęgło, zobaczcie, tu nie ma ani luzu. Porównamy to sobie później, ale zobaczcie, tu się nic nie dzieje, tu nic nie lata tak jak tamto. Dobra, bo zaraz mi to, o, właśnie mówię, zaraz mi to spadnie. To tak zostawię, widzicie, jedną ręką moja Hilza mi spadła. O, także to jest na tyle, sprzęgło mamy, tu jeszcze inne rzeczy poprzychodziły, jeszcze nie wszystko. Tu mamy naszego okulara, Kolben Schmidt firma. Co mam tutaj? A, to jest do innego auta, to jest do Golfa. I tu mam to, co przyszło na razie z rozrządu. Dolna pokrywa rozrządu łącznie z Simmeringiem. Simmering już jest nabity, marki Elring. Ceny, wszystko podam Wam na samym końcu, wyliczę to wszystko, ale mało nie jest. Samo to sprzęgło kosztowało chyba 560 albo 580 euro, już teraz nie pamiętam. Bo mówię, tego było dosyć dużo zamawiane. To wszystko sobie czyścimy, obmuchamy to sprężonym powietrzem. No co więcej, tyle póki co. Kolejna aktualizacja i lecimy dalej. Łapa, skrzynia tu już została umyta zmywaczem do hamulców, jak widzicie. Tutaj tą powierzchnię tam od dołu, nie, teraz nie pokażę Wam, to jest delikatnie posmarowane.
takim oto, widzicie, o. Co chciałem Wam powiedzieć? Łożysko oporowe jest założone, sprężyna, jak widzicie, tu, tu i tam wskakuje nam na ten grzybek, jest wpięta, wszystko chodzi nam bardzo leciutko. Łożysko jest nowe, tu jest stara hilza i tu jest stare łożysko oporowe. Teraz pauza, przechodzimy do stołu. Teraz tak, widzieliście trzy takie plastikowe elementy ze sprzęgłem. Pierwszy służy nam do tego, żeby przy montażu mieć za co sobie nasze koło dwumasowe ze sprzęgłem złapać i włożyć na skrzynię. Idę wkładać to na skrzynię. Pokażę Wam, jak zakładamy te blokady tutaj, to wszystko i zaraz będziemy wjeżdżali ze skrzynią do środka. Podnosimy samochód do góry, jeszcze trzeba tam troszkę wyczyścić od koła zamachowego i tyle. Sprzęgło mam wsadzone, jak widzicie. Tu jest tylko po to, żeby sobie trzymać podczas wsadzenia, podczas montażu sprzęgła wsunięcia na wałek atakujący, żeby no po prostu, żeby. Później przesuwamy sobie to na dół i tu od dołu możemy tą nakrętkę, jak widzicie, odkręcić. Ale na razie sobie to tak zostawiamy. Coś chcę Wam tylko pokazać. Zobaczcie, tu jest taki mały otwór. O, tu. W takiej pozycji musi stać nasz wandler, tak go będę nazywał, ok? Tu mamy jedną z blokad. Tą blokadę. Ciężko mi tu będzie teraz pomanewrować, ale Wam pokażę. Tą stroną, zaraz, o może tak, żeby było widać, wchodzi to, moi drodzy, tu musi wejść w jeden z tych otworów. O, to jest tylko po to, żeby zblokować, nam nasze nasze sprzęgło, żeby nam nie latało jak po pustym sklepie. A kurczę, nie mogę sobie jedną ręką poradzić. Jak to założę, to krótko Wam nagram i pokażę Wam również tą drugą blokadę, jak to się zakłada i dopiero wtedy następuje montaż skrzyni do samochodu. I później, jak już jest skrzynia założona, wyciągamy sobie to przez ten właśnie tutaj, o, przez tą dziurwę, wyciągamy sobie nasze blokady, ale to za chwilkę. I teraz zobaczcie, ja już sobie założyłem tą blokadę. Tu wszystko bardzo ładnie pasuje. To jeszcze nie jest wykręcone. Oczywiście to wykręcamy najpierw, zanim założymy blokadę. To jest tylko taka prowizora. Chciałem Wam pokazać, jaki jest montaż tego. Tak jak widzicie, o, tu w ten otwór, tam jest taki pin. To musi nam pasować tu na wycięcie. I tu to wchodzi nam na półośkę. Jak już półośka jest w środku, u mnie nie jest w środku, ale jak już jest w środku, to wchodzi na półośkę. Wkładamy sobie również tu w ten otwór. I blokujemy. Chodzi tylko o luz aksjalny, no żeby nie chodziło na sprzęgło przy montażu skrzyni. Żeby się nie obracało. O, tak jak widzicie, trzyma nam to pewnie. Plastik, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo fajnie pomyślane. Trzyma nam to pewnie, a to tutaj trzyma nam naszego wandlera dociśniętego do łożyska oporowego. Żeby nam nie latał przód, tył, co nie? Tyle. Dobra, my to ściągamy, odkręcam ten uchwyt, ustawiam to wszystko, przygotowujemy sobie już do montażu i wjeżdżamy zaraz ze skrzynią. Pokażę Wam jeszcze tam od dołu, tam jest jeszcze jedno łożysko do wymiany, które można byłoby wymienić. No ale nie? Gdybym naprawdę miał robić od A do Z wszystko, tam jest taki drobny detal. Pokażę Wam zresztą, w jakim ono jest stanie, ja już to oglądałem, tam jest wszystko ok. Ale normalnie należałoby się je też wymienić. Teraz tak, my wszystko mamy przygotowane. Żebym nie zapomniał, te śruby tutaj, 3 z siłą 24 Nm. Mówię o tym, tak tylko zróbcie jak chcecie, możecie to dociągnąć to z wyczuciem, możecie dać na Nm, obojętne. Zobaczcie, tu już jest wszystko założone, sprzęgło jest blokowane, półośka jest w środku, tu nie będzie widać, widzicie, są dwie blokady w środku, ta jedna, która wchodzi na półośkę, ale tego Wam niestety nie pokażę, chyba że obrócę skrzynię, może tak jak wjadę. No są dwie blokady założone, w każdym bądź razie. Teraz podnosimy samochód do góry. Idziemy pod auto. Zobaczcie, wspominałem o łożysku, które można by było jeszcze wymienić. To jest to łożysko tutaj w środku, centralne. Trzeba ściągnąć wtedy wieniec. Wybić łożysko, nabić nowe łożysko. Te śruby odkręcić, to wszystko ściągnąć. Ale tam jest jeszcze smar, tawot w środku, widzicie. Nie ma tam jakichkolwiek ubytków, nie widzę żadnego uszkodzenia mechanicznego z tego względu.
przygotowujemy sobie, pociągamy kable, okablowanie całe do góry, żeby nic na między skrzynię a silnik, między skrzynię a silnik nie weszło i my wjeżdżamy już ze skrzynią, tam już mamy wszystko uzbrojone i wskakujemy z nią. I tak jak widzicie, skrzynia jest w środku. Śruby mamy tak już przyłapane dookoła, ale niestety daliśmy wszystkie śruby aluminiowe, te, które były. Podociągane z czuciem, żeby niczego nie pourywać. No one są dosyć grube, no ale mimo wszystko są to śruby aluminiowe. Nie chciałem tutaj robić, powiem Wam szczerze, pstrokacizny i zakładać połowę stalowych, połowę aluminiowych. Nasze blokady są jeszcze, widzicie, wsadzone. Zaraz będziemy to wszystko wyciągać. Tu będziemy dokręcali naszego wandlera do wieńca. No i tyle, no co tutaj więcej mogę Wam pokazać. Zaraz zakładamy łapę. Jak już poskładamy to wszystko na gotowo, tu widzicie jeszcze nasz wybierak. Jak poskładamy wszystko na gotowo, dopiero z tego zrobię aktualizację, bo to wszystko się strasznie wydłuża, a jeszcze łańcuch przed nami, także wiecie o co chodzi. Wszystko pozakładane, jak widzicie. Skrzynia w środku. Uchwyt założony. Wybierak, wszystko, nasze dźwignia, czy jak to tam nazwać. Tu widzicie też wszystko pozakładane, poskręcane. Maglownica nasza połączona już z kolumną kierowniczą. I teraz zobaczcie, tu są te śruby, o których mówiłem. Te śruby sobie wykręcamy, kręcimy wałem, klucz 22. Są trzy. Tak to wszystko wygląda. Powiem Wam tutaj, gdzie jest rozrusznik, zobaczcie. A sobie tutaj wjadę. O, tu gdzie jest rozrusznik, tam u góry. Chciałbym to pokazać Wam palcem, ale nie derydy. Tam jest taka tulejka pomiędzy rozrusznikiem a skrzynią biegów. Tu rozrusznik jest na tą jedną śrubę. Tu i tam, o, tam jest ta tulejka, tam. Jak coś on spadnie na ziemię, a będziecie, nie będziecie wiedzieć skąd to jest ta tulejka. I jej nie zapomnieć, bo ona wchodzi między rozrusznik a skrzynię biegów, co nie? I skręcona jest śrubą tu, od góry. Jest bardzo ciasno, pokazać Wam nie mogę. O, tam od góry. Przykręcona. No tu jest za ciasno, żebym to wszystko Wam pokazał. Tu nawet nie mam jak tam do tego podjechać. W każdym bądź razie wszystko mamy założone. I teraz, moi drodzy, robimy taki myk. To poskładane. I tu zakładamy sobie naszą klapeczkę. I dobranoc. Przechodzimy do rozrządu. Moi drodzy, teraz tak, zanim dobierzemy się do rozrządu, tu są wszystkie części, o czym jeszcze Wam nie powiedziałem, a powiedzieć chciałem. Idziemy do samochodu, coś Wam pokażę. Auto i tak stoi na podnośniku, i tak stoi, tak zostało to umówione z właścicielem tego pojazdu. Zobaczcie, klocki hamulcowe, zobaczcie w jakim stanie są nasze tarcze hamulcowe. W stanie opłakanym, jakby nie było. Dlatego też wracamy do stołu teraz. Dlatego też, moi drodzy, wymieniane są hamulce. Zakładamy wszystko o marki ATE, klocki przednie. Tarcze, ale teraz zanim zacznę dobierać się do naszego rozrządu, wszystko rozbierać, tu mamy cały zestaw, jak widzicie, wszystko to, co było w tym kartonie. Później tu mamy dolne kółko, koło na wał, simmering, jak widzicie, jest też w komplecie, ale zamówiłem całą pokrywę, dolną pokrywę rozrządu. Dlatego ten simmering nie będziemy wykorzystywać, on zostanie. Mamy napinacz od głównego łańcucha, tu mamy napinacz od wałków balansujących, wszystkie szyny, tu jest napinacz od wałka, nie przepraszam, nie, wałku, nie wałka, tylko od łańcucha pompy oleju. Główny łańcuch, łańcuch od pompy oleju jest też w komplecie, gdzieś go widziałem, tu jest, o. Także trzy łańcuchy, główny, wałki balansujące i oleju, pompa oleju. Tutaj mamy nasze szyny. Dobra, to jest tyle. Tutaj dodatkowo domówiłem zawór marki INA. To jest od naszych wałków sących, od wałka sącego, przepraszam. Ładnie chodzi, leciutko. Także to też oczywiście wlatuje z rozrządem, co nie?
wszystko muszę to poskładać z powrotem. No dobra, kółko jest, to jest, to widzieliście, tu mamy nasze stare sprzęgło. Uważam osobiście, że teraz zacznie się ciekawszy materiał. To, co w sumie na początku filmu chciałem pokazać, chociaż pewnie znajdą się i tacy, dla których bardziej interesujące znajdzie się wymiana sprzęgła. Także tyle w kwestii części, tarcze, klocki, wszystko to widzieliście i nasz zawór. A ja lecę z tematem i rozbieramy wszystko. Teraz przed zdjęciem pokrywy rozrządu chciałem Wam tylko coś powiedzieć. Na przyszłość, w razie jakby ktoś tam chciał sobie coś sprawdzać, naprawiać. Tu mamy, zobaczycie później jak ściągniemy, tu po środku jest taka mała, krótka szyna plastikowa, ślizg. Tu mamy wałek sący, tu mamy wałek wydechowy. Zaraz będziemy ściągali, ustawiamy sobie wszystko na znaki. Cały rozrząd ustawimy sobie na znaki, zobaczymy tylko czy rozrząd jest przestawiony, jeśli tak, ile jest przestawiony. Będziemy mierzyli to suwmiarką. Od znaku na jednym kółku do znaku na drugim kółku. Jak podaje program serwisowy, powinno być pomiędzy 124 i 126 mm odstęp. Zobaczymy, czy to się będzie zgadzać. I później od środka, od naszej szyny, tam jest taka wypustka metalowa. Zobaczycie, pokażę to, jak ściągniemy sobie to wszystko. Ustawimy i ściągniemy sobie górną pokrywę. Tu od środka do znaku na prawym kółku powinno być pomiędzy 61 a 64. Ale pokażę to zaraz w praktyce, żeby było wiadomo, o co chodzi. Teraz tak, moi drodzy, normalnie należałoby się zdjąć cały przód, żeby wymienić tutaj łańcuch. No my nie ściągamy przodu, nie chcemy się narabiać. Chcemy, żeby było zrobione to dobrze. Zresztą pokażemy Wam to dalej. I teraz do czego zmierzam. Zobaczcie, mamy ściągniętą górną obudowę. Tu mam tak na razie prowizorycznie tylko pręt wsadzony w pierwszy cylinder. Tłok jest u góry. Na dole koło pasowe jest ustawione na znaku. I teraz, co Wam pokazać chciałem. Zobaczcie, tu są nasze znaki od rozrządu. Wezmę sobie to suwmiareczką, na razie Wam pokażę. Tu jest tak. Tu jak widzicie, kręciłem tak długo, zbliżyłem jak najbardziej mogłem. Tutaj widzicie te ogniwa od łańcucha. Ale skupiajmy się tylko na znakach, które są tutaj. Tu mamy jeden znak i tu od wałka ssącego, jak widzicie, o tutaj w tym miejscu muszę otworzyć suwmiarkę. To będzie mi to lepiej Wam pokazać. O, tu mamy drugi znak, jak widzicie. I teraz, jak mówi program serwisowy, pomiędzy tymi dwoma znakami, po ustawieniu góry z dołem, dół mamy ustawiony, tak jak powiedziałem, koło jest na znaku. Tłok jest u góry. Będzie to stąd widać? No widać go tam troszkę. O. Tłok na pierwszym cylindrze mamy u góry. I my tu powinniśmy mieć między 124 a 126 mm pomiędzy tymi dwoma. O, od tego znaku do tego znaku. 124 do 126 mm. Tak to wezmę, żeby było widać. I ten znaczek mamy. O, tutaj. Tu zobaczcie, tu jesteśmy na znaku i tu jesteśmy również na znaku, tak? Żeby nie było, że przekłamuję. Nawet dałem za daleko, o tu go dam bliżej. Jest i tutaj jest. A my jesteśmy, zobaczcie, nie mieści się w tolerancji, wyjechał za tolerancję. Między 124 a 126 mm musi być tutaj rozstaw między dwoma wałkami rozrządu. My jesteśmy na 127 i trochę. I teraz tu od środka, gdzie mój palec, do tego znaku powinno być między 61 a 64 mm. O, 61 a 64 mm. Rozrząd jest przestawiony. Ewidentnie. O, jesteśmy, tak? Środek między 61 a 64 mm. Nie może być więcej. O, jesteśmy. I mamy 66.
2 mm. Także mamy całkowicie rozrząd przestawiony. My dobieramy się do tego rozrządu, moi drodzy, tutaj od góry, co nieco mamy pościągane paski klinowe, widzicie. Tam ściągamy jeszcze tylko ten rezystor, tam o tą część, żeby było miejsce. Zaraz odkręcamy koło pasowe. Tu jest lewy gwint. Odkręcamy w prawą stronę, dokręcamy w lewą stronę. Odwrotność, tylko tyle. Także my z przodem nie wyjeżdżamy, jest kupa starych śrub. Powiem wam szczerze, później woda, klimatyzacja, inne pierdoły. No nie mam na to chęci, naprawdę. Potrapiemy troszkę ręce, ale ogarniemy to bez ściągania całego przodu. Zresztą pokażemy to dalej. Dobra, przechodzimy do rozbierania. Teraz tak, jak widzicie, my już spuszczamy olej. Oczywiście wyskakujemy z miską olejową. Sprawdzimy sobie smoka. Wyczyścimy wszystko, założymy miskę. Tu przychodzi masa uszczelniająca, tu nie ma żadnej uszczelki. Tak samo jak pod pokrywę, zobaczcie, koło pasowe mamy ściągnięte. Zwiadę wam. O, tu mamy nasz zębatek. I zaraz musimy troszkę przekręcić sobie, jak wsadzimy narzędzie, zblokujemy dopiero, żeśmy ściągnęli. Tutaj jest siła dokręcania koła pasowego, powiem o tym teraz, 150 Nm plus 90 stopni. Tyle, no co tutaj więcej mogę wam jeszcze powiedzieć. Wypuszczamy teraz olej, oliwa zatuje. Jak my już rozłożymy sobie wszystko na czynniki pierwsze, zrobimy kolejną aktualizację dopiero przy montażu. Chcę to wszystko tak do 45 minut skrócić, żeby cały materiał nie był za długi. Jak widzicie, napinacz mamy też już lekko poluźniony, tylko poluźniliśmy napinacz, że jak odkręcimy koło pasowe, żeby zębatka nie zeskoczyła nam z wału, żeby napinacz za mocno nie napinał łańcucha. I teraz wkręcamy sobie dopiero narzędzie do środka. Teraz tak jak widzicie, mamy wszystko odkręcone. Misa olejowa wyjechała. Misa olejowa była czysta, tam nie było ani kawałków szyny. Nic. Smoka, tu jeszcze nam kapie, nie będę tak podjeżdżał. O, to widzicie, smoczysko nasze, tam jest jakiś brud lekko, to sobie wyczyścimy od razu. I tak trzeba było zdjąć misę, żeby dojść. Wymieniamy od razu ten łańcuch. I tutaj ten napinacz. Pokrywę mamy już od rozrządów, jak widzicie, zdjętą, bez ściągania gęby. Tu mamy troszkę OT przestawione. To jak widzicie, o, jest... Widać to? No widać. Delikatnie musimy na godzinę 12 ustawić. Ale to zrobimy sobie zaraz. I teraz co chciałem wam pokazać. Zobaczcie ten napinacz. Jak on już tutaj... O, proszę, wyjechał. Widać? Widać. Wyskoczył strasznie, także to już było wszystko w opłakanym stanie. To już był najwyższy czas na ten rozrząd. Tutaj kółko, nie kółko, to wszystko oczywiście wymieniamy też. Dobra, ściągamy sobie łańcuch, napinacze, wszystko. Słuchajcie, wszystko mamy, widzicie, śrubki tutaj, które są przykręcane z siłą 9 Nm. Mamy wszystko poodkręcane, łańcuch jest całkowicie luźny. Wyciągamy naszego okulara. Zobaczymy sobie go zaraz wspólnie, jak jest sitko. W jakim stanie jest nasze sitko. Sitko. Nie ma sitka. Zobaczcie. Zerwane sitko. Musimy szukać kawałka sitka. Tu jest siteczko i jest ono już rozwalone. Mam nadzieję, że zaraz to znajdziemy. Wyciągamy szyny. To trzeba będzie przetrzeć szmatą. Tutaj tak zbytnio nie widać, widzicie. I wyciągamy teraz nasz łańcuch. Zaraz ustawimy sobie wałki, zakładamy blokady i zrobimy najpierw porównanie. Chodźcie, idziemy do kartonu ze wszystkimi starymi rzeczami. To jest wszystko stare od naszego rozrządu i nasz łańcuch. Ja sobie przygotuję, zrobimy porównanie łańcucha. Tu mamy nasze kółko z wału, jak widzicie. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Austria. Auri VW, czyli oryginał jeszcze wszystko, co nie? Tu mamy, widzicie, nasz zaworek od regulacji zmiennej fazy rozrządu. Tu mamy napinacz od naszych balansów. I tu mamy napinacz od naszego, wszystko VW Auli. No wszystko oryginał, no co. Oczywiście łańcuch od pompy, jak wspomniałem wcześniej, też wylatuje. Napinacz też jest nowy w komplecie, też go wymieniamy. Okular też wjeżdża, nowy, też jest, widzicie, Audi VW, wszystko z oryginału, jeszcze nie ruszane, 170 tysięcy. Musimy zerknąć za resztką tego,
tego sitka, żeby tam gdzieś magistralę olejową w kanale, którym się został. Zaraz zobaczymy. Przygotowujemy sobie wszystko na dzisiaj, zaraz robimy fire hunt, jutro lecimy dalej z tematem, kolejne aktualizacje będą szły i tak to widzicie wygląda. A ja teraz idę, porównamy sobie stary łańcuch z nowym, przygotuję to wszystko i zobaczymy. Słuchajcie, łańcuch, obydwa łańcuchy, nowy, stary jest po prawej stronie jak widzicie, nowy po lewej stronie, troszeczkę inaczej zbudowany, jakby ulepszony. Tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak są wydłużone. I teraz tylko tak, tu mamy narzędzie do blokowania wałków, odkręcania koła pasowego, symmering i tak dalej, wszystko to, co tutaj widzicie. Ale, co jest najlepsze, chcę Wam pokazać, jak wydłużony jest łańcuch. Zobaczcie, idziemy na dół, widzicie ten tutaj nowy. Wygląda tak solidniej. Jest ustawione na ogniwach równo, patrzcie. Lecę na dół i lecę na dół, zobaczcie. To jest 3 mm. Najmniej 3 mm. Masakra. Katastrofa. Wszystko równo ustawione. Powieszone. A łańcuch długi jak byk. Zobaczcie. O tyle wydłużony. To nie mogło chodzić, nie? To był ostatni moment na wymianę tego łańcucha, muszę Wam powiedzieć szczerze. I tu mamy teraz naszego okulara. Już sekundkę, bo mam tylko dwie ręce. To jest ten nowy. I tu mamy... O, zobaczcie. Taki... Gdzie jest to wyszlifowane? Ja szukam tego szlifu. Ach, to na odwrocie jest ta dupa blada. O, tu jest szlif. Kolben Schmidt. I tu mamy, zobaczcie, nasze siteczko. I to siteczko jest całe. Co niektórzy proponują, żeby to sitko całkiem usunąć. Ja to zostawię. Niech to będzie tak, jak ma być w oryginale. Wałek. Czy nie jest porysowany? Nie, no muszę Wam powiedzieć, że jest to tutaj w dobrej kondycji. 170 nalatane. Ale nie ma tutaj pod ręką w ogóle żadnych, pod palcem żadnych wyczuwalnych rys. Jak wygląda delikatny, taki powiem Wam szczerze, delikatny luz tego. O, ale nie ma, nie jest mocno, nie klepota. Czasami potrafi to dzwonić. No dobra, co? Na dzisiaj tyle. Jutro czyszczenie, składanie, ustawianie OT, ustawianie wałków. Pomierzymy to znowu, pokażę Wam, jak to zmierzę, że będzie wszystko tak, jak podaje program serwisowy. Oczywiście kolba u góry. Tyle. Fire hunt na dzisiaj. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że ten musimy znaleźć ten kawałeczek, który tam zginął nam z tego okulara. Patrzcie na to. Tam nie wiem, czy Wy to widzicie, czy to kamera odda, jak wjadę tak. Widzicie to? Zobaczcie. O, jest tam w środeczku. Nie. Schauen Sie. Zaraz to sobie wyciągniemy. O, zobaczcie, widać to pięknie teraz, jak to nam tam w dziurwie zostało. Wiecie co, my sobie to zaraz wyciągniemy. Właśnie, żeby nie spadło. O, właśnie to. To jest to, co brakowało nam z okulara, z naszego siteczka. Ta brakująca część, jak kojarzycie, co nie? No dobra, to już mamy z głowy, mamy znalezione, nie wejdzie nam żadną magistralę olejową w kanały olejowe. Już to możemy wyrzucić. No. I teraz jest kanał czysty i możemy robić dalej. Słuchajcie, szybka aktualizacja. Jak widzicie, pompa oleju wyskoczyła. Tu już mamy wszystko pomyte. Ja staram się tak wsadzić Wam tu na te balansy. Nie wiem, czy tam zobaczymy te znaki białe. I tu są na wewnętrznym kółku takie kropki. Musimy sobie te
O, tu jest jedna kropeczka, jak widzicie, taka wybita. I musimy sobie to tak poustawiać. Jak ustawimy, to Wam pokażę, w jakiej pozycji to ma być. Tak samo tutaj ten balans też ma znak. Zaraz Wam pokażę. O, tu jest, widzicie, kropka, taki punkt wybity. I on ma stać mniej więcej na tej śrubie tutaj, o, na tym torcie. Tak to wygląda. Mamy to wszystko umyte, poczyszczone. Pompę oleju również myjemy tutaj zmywaczem do hamulców wszystko. Straszny czarny olej z tego wylatuje, także tu już wiem, że olej to nie był wymieniany regularnie. No ale standard już w tych samochodach jakoś w ostatnim czasie. Dlatego nie ma co na tym wiele dyskutować. Dobra, żeby nie przedłużać, jak już pozakładamy łańcuch na wałki balansujące, zrobimy kolejną aktualizację. Zobaczcie, teraz nasze szyny dokręcamy 20 N. Wszystkie te plastikowe od wałków balansujących kręcimy z siłą 20 Nm. Dobra, tyle. Lecimy teraz dalej. Po kolei łańcuch za łańcuchem. Tu już mamy wszystko, widzicie. Nie wiem, czy ja tam wjadę, żeby Wam pokazać te ogniwa, co są. Widać to? O, tu są ogniwka. Widzicie, o, na kółeczku balansy są ustawione. Teraz tak, my to mamy wszystko pozakładane, jak widzicie. Punkt na OT. Tu używamy sobie tego narzędzia w tej chwili już do... żeby trzymało nam się kółko od wału na wale, o tak. Wszystko mamy podociągane. Teraz mamy, pokażę Wam teraz tak dokładniej nasze punkty wałków balansujących, jak widzicie, o, punkt. I ogniwko na łańcuszku. Druga strona jest ciasno. Tu mamy punkt i ogniwko na łańcuszku. Jak widzicie, tak to jest ustawione. Górny wałek patrzy tam, tak jak widzicie, o, ta biała kreska. Wał. No i tutaj nic więcej. Zobaczcie, napinacz już jest skręcony, ale jeszcze nie jest mocno dociągnięty. Ten napinacz dokręcamy z siłą 85 N. Tyle póki co wjeżdżamy. Zaraz blokujemy sobie górne wałki, bo my to mamy tam na razie bez blokad. Ustawimy sobie wszystko, dajemy dolny łańcuch, pokażę dalej i składamy wszystko do kupy. Słuchajcie, moi drodzy, teraz jest taki temat, że my już mamy to wszystko widzicie, ustawione, nowy łańcuch założony, napinacz poluźniony. Mamy czujnik zegarowy wkręcony, ustawiony punkt 0, czyli tłok na pierwszym cylindrze stoi u góry. Chciałem to teraz Wam tak pokazać tylko z różnicą, jaką to jest. Tak jak widzicie, wszystko jest wymienione. Pamiętacie wcześniej, jak mierzyłem, no muszę znowu obsługiwać to wszystko lewą ręką, dlatego momencik, wezmę sobie to tak, o. Nie, tak jest źle. Muszę przełożyć to na lewą rękę, sekundę. Dam sobie wszystko w lewą rękę, o, i będę mierzył to prawą ręką. O, teraz o wiele, jestem praworęczny i nie mogę tak, zobaczcie. Teraz tak, mierzymy od punktu. No i ucieka mi z kadru, ja się koncentruję na tym. Odtąd, zobaczcie, troszkę dalej jeszcze. Postaram się to zrobić tak. O, środek. Dlatego robimy sobie na kółkach. O, tu widzicie znak. I tu widzicie na znaku. I jesteśmy na 124, książkowo. Teraz środek. Między 61 a 64. Taka powinna być tutaj 61 na 64 mm. O. Tu jesteśmy, tak? Stoję na znaku, tak żebyście Wy też dobrze widzieli. I jesteśmy przy 62. Pięknie. I teraz druga strona, ta sama historia. Znak. Aj kurczę, uciekłem znowu. I znak. Zobaczcie, o. O, teraz jestem dokładnie na środku. I to samo, po obu stronach. 62. Co tu będę więcej pokazywał? Składamy to dalej do kupy, bo to wszystko się bardzo, bardzo przeciąga, jak widzicie. Ale chcę Wam to pokazać, jak najlepiej potrafię. O, teraz jesteśmy pięknie, równiutko na znaku. 124.
Także my zakładamy to wszystko, widzicie zegar wkręcony. Tam mamy nasze narzędzie, jeszcze nie jest koło pasowe założone. Jest OT ustawione. Ogniwa nam od łańcucha pasują. Wszystko jest tak, jak ma być. Tak jak rozkładaliśmy, w tej samej kolejności to składamy. I za chwilkę kolejna aktualizacja, już chyba przedostatnia. Bo ostatnia to będzie tylko z jazdy próbnej. Moi drodzy, my mamy teraz... Poczekaj, Mariusz. My mamy teraz pompę oleju przekręconą i tylko tak krótko powiem jeszcze i lecimy dalej. Ten napinacz tutaj, 9 tonometrów. Wszystkie szyny, wszystkie śruby od szyn, które widzicie, dokręcamy z siłą 20 Nm. Co jeszcze? Nasz okular u góry, o tym powiem. Wszystkie śrubki dolne, 9 Nm. Jedna odwałka wydechowego. Tam ją widać, o tam, gdzie przyjdzie okular, na tą, o tam u góry. Dokręcamy z siłą 20 Nm i 90 stopni. Co więcej, napinacz ten tutaj, który jest u nas jeszcze luźny, od wałków balansujących 85 Nm. I śruba, chyba to co najważniejsze, i śruba na kole pasowym. Zaraz zakładamy tą nową pokrywę, zamykamy dół od rozrządu. Ta śruba tutaj przekręcamy z siłą 150 Nm i 90 stopni. Śruba na klej. Bynajmniej my dajemy to na klej. Co więcej, miska olejowa to było chyba 8 Nm. Co więcej, z tych, które pamiętam z głowy, wam mówię. I ten dekiel tutaj to będzie też chyba 9 Nm. Tyle. My lecimy dalej. Nie pokazaliśmy wam tylko, jak zablokować sobie wałki. Pokażę wam teraz to narzędzie. Zobaczcie, no tak, no chciałem pokazać to z jak największą dokładnością, ale niestety. Tym blokujemy sobie nasze wałki. Tu widzicie, ząbek wchodzi w kółko, nie przedstawiłem tego. Może zaraz, jak zejdzie auto na dół, pokażę wam, jak to założyć, tylko tak, żeby było wiadomo, co jest was. Zresztą, jeżeli by było czegokolwiek brakowało, możecie śmiało wejść na kanał, znaleźć sobie u mnie film z Golfa 6, gdzie była ta sama zasada, wszystko to samo, te same momenty dokręcania. To narzędzie używamy do dokręcania koła pasowego i na chwilę obecną tyle. Tak widzicie, mamy zablokowane wałki. My to teraz założyliśmy raz jeszcze, bo nie pokazałem tego wcześniej. Tu wchodzą nam w zęby, no nie mogę tak zbytnio wjechać, o widzicie, tu pomiędzy zęby wchodzą nam blokady. Tak jest to założone, wkręcone z każdej strony po te dwie śruby i tyle. My kręcimy teraz wałem. Startujemy z kręceniem silnika. Kolega pod samochodem, a ja kręcę, bo stoję wyżej i lecimy. Nam strzela olej z naszego warnosa. My kończymy na tym. Słyszymy się dopiero przy aktualizacji, jak wszystko będzie poskładane, będzie gotowe i przy pierwszym starcie silnika. Jak będziemy zapalać silnik, to się słyszymy znowu. Tutaj, gdzie przychodzi ten okular, te dolne śruby, o tutaj w tym miejscu przekręcamy z siłą 9 Nm. I tutaj jedna na tym wałku 20 Nm plus 90 stopni. Tyle. Co tutaj więcej? Zobaczcie, tak mamy to wszystko zblokowane, inaczej nie mogę tego wam pokazać. Lecimy 150 Nm. Klucz. Teraz będzie 90 stopni. To ściągniemy sobie, tylko widzicie blokada, tak żeby to zrobić. I teraz wam tylko coś chcę powiedzieć. Moi drodzy, tutaj chciałem wam zrobić małą taką prezentację narzędzia. Akurat przydało mi się do tego. Firma jest to Anpuz, jak to mam wymówić, nie wiem. Dostałem to
żeby przedstawić i wyrazić swoją opinię. Zobaczcie, klucz dynamometryczny od 60 do 460 Nm. Naprawdę piękna sprawa przy dociąganiu kół pasowych i takich rzeczy, gdzie lecimy na momenty dokręcania. Skala jego, jak widzicie, tu jest jego atest, który wyleciał mi z kartki. Z kartki, mówię, z koferka. Tu są dwie kartki. Cała tabela, tolerancja i tak dalej. Parę rzeczy już nim porobiłem. Teraz akurat była taka grubsza robota, żeby go przedstawić, żeby wyrazić swoją opinię. Powiem wam tak. Fajnie leży w ręku. Wykonanie samego narzędzia jest ok. Odblokowujemy go sobie tutaj. Widzicie, o. Kręcąc oczywiście rączką i ustawiamy sobie siłę, jaką chcemy. Sprawdzałem go to narzędzie z innymi i powiem wam, jest pico bello. Ja osobiście jestem z tego bardzo zadowolony. Link będzie w opisie filmu. Tyle na temat tego klucza. Przychodzi w takim koferku. Teraz ja ściągnę sobie tylko tutaj 24 klucz od dociągania, od wału. Zaraz musimy lecieć jeszcze na 150 Nm. Było ustawione i zaraz lecimy sobie jeszcze 90 stopni. O, przychodzi w takim fajnym koferku. Poręczne, można odłożyć na półkę. Do dokręcania kół, do wszystkiego jest naprawdę narzędzie. I powiem wam, jakościowo jest to bardzo dobrze wykonane. Mi w każdym razie leży i mi się podoba. Tyle, a my gonimy dalej. Kręcimy teraz koło pasowe na 90 stopni. Moi drodzy, my jesteśmy z robotą gotowi. Wszystko poskładane, nic nam nie zostało, tylko przykrycie na silnik. Kładę sobie mikrofon w tym samym miejscu, co było wcześniej. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Odchodzę od samochodu i zapalamy silnik. Ja? Teraz biorę mikrofon. Wszystko jest suche. On musi wszędzie sobie dopompować oleju. Damy mu pochodzić i słyszymy się przy jeździe próbnej. No powiem wam tak, równiutko. Mam komputer diagnostyczny podłączony, bo dopiero wykasowałem błąd. Jedziemy na przejażdżkę, zakładam tablicę, jedziemy na przejażdżkę i ostatnia aktualizacja robimy już podczas drogi. Sprawdzę sobie od razu sprzęgło, jak wchodzą biegi. Tyle w temacie. On zszedł sobie, już widzę, z obrotów, a ja już chciałem się żegnać. No dobra, co? Jedziemy, nie? Teraz tak, moi drodzy. Tutaj mamy wszystkie części. Słyszeliście, jak silnik zagadał. Zanim pojedziemy na jazdę próbną, pokażę wam tylko wszystko to, co zostało wymienione. Tu, jak widzicie, koła zębate i wszystkie inne pierdoły. Jedziemy na jazdę próbną, przejedziemy się, zobaczymy, jak chodzi sprzęgło. I tyle byłoby w temacie Audi. A więc jedziemy, jak widzicie, samochodem. Dopiero wyjechałem z hali. Powiem wam szczerze, jest 15 minut po godzinie 12 w nocy. Tyle nam się zeszło nad nim. No ale co? Cóż mogę wam powiedzieć na zakończenie tego materiału? Chciałem pokazać to bardziej. W pierwszej myśli miało być, że zdemontowujemy cały przód, demontujemy przód i robimy to tak, jak to normalnie jest w standardzie. Ale powiem wam szczerze, zaczęliśmy się za tym wszystkim zastanawiać i do zrobienia jest to bez ściągnięcia przodu, tak jak widzieliście. Jeśli robicie to pierwszy raz, to oczywiście nie. Ale jak już robicie to któryś raz z kolei, to bez najmniejszego problemu ogarniecie to bez ściągania przodu. Ja zaraz się kawałeczek tam zatrzymam. Zaraz zobaczycie, jak chodzi samochód na wolnych obrotach. Ja tutaj troszkę piłuję pod górkę. Tu sobie stanę teraz na parkingu momencik, tak żeby wam tylko pokazać, jak auto chodzi na wolnych obrotach. Sprzęgiełko, to powiem wam, jest naprawdę miód. Zaciągnijmy ręczny. Sprzęgiełko jest miodzik. Zobaczcie, tak chodzi na wolnych. Ja bym mu jeszcze świece wymienił, bo one nie były najświeższe i najnowsze. Ale naprawdę samochód chodzi pico bello. I teraz, moi drodzy, tak szybko tylko chcę wam pokazać. Zaraz jest ciemno w kabinie. Już momencik, już się loguję. Już tam byłem na hali, kasowałem błędy. Brak kodu, usterki. Stop. Piszczy, bo szczytuje mi wszystkie sterowniki. Wszedł mi
No, układ na wejście i uruchamianie, bla bla. Dobra, ja zwróciłem pauzę. Jak widzicie, sterownik silnika, diagnoza, nie ma absolutnie żadnych błędów. Wyjdźmy sobie w ogóle z systemu. Już go czytał, nie będę. Tu już jest wszystko w porządku, bo ten błąd wracał. Teraz, moi drodzy, troszkę będzie miejsce. Zaraz wezmę pauzę, niech przyjadą auta i ruszamy. Dobra, jadę dalej pod taką górę, jak widzicie. Trzeci bieg. I czwóreczka. Naprawdę, biegi wchodzą jak masełko. Sprzęgło chodzi pięknie. Żadnych wibracji na fotelu czy innych rzeczy. Tak jak się należy. Ja się z Wami żegnam. Już jest naprawdę bardzo późno. Jutro dopiero wydaję samochód. Jeszcze troszkę niech on sobie pochodzi. Sprawdzę sobie wiadę jeszcze raz na podnośnik. Sprawdzę sobie szczelność. No i tyle z mojej strony. Jeżeli materiał się podobał, łapa w górę, jak i zapraszam do zasubskrybowania kanału. A jeśli byście chcieli więcej detali, co i jak, jeśli chodzi o jakiekolwiek momenty dokręcania, jeżeli coś przeoczyłem, to sorry. Miałem Wam podać również cenę części, ale uwierzcie mi w to, że cała robota, to wszystko, no nie było naprawdę, nie było kiedy. Hamulce, nie hamulce, wszystko inne. No tutaj był koszt, powiem Wam szczerze, wszystkich części, wszystkiego razem 1480 euro. Ale głowy nie dam, bo tak jak mówię, plus minus 200 euro. Tyle wyniosło to wszystko. Oleje, filtry, wszystkie te uszczelki, co widzieliście, każda jedna drobna rzecz. Tyle wyniosła ta zabawa. Ze sprzęgłem, ze wszystkim, co nie? Także z mojej strony raz jeszcze tyle. Trzymajcie się cieplutko, moi drodzy. Dzięki, że byliście i do usłyszenia. Hej, hej!